15, representing Poland, Adam Sulawski. Thank you, then please give a big hand to the man who's put this together every single year. He's been an Ultraman Canada with us as well, and this is the great Simon Smith, your race director for UK 2022. What a wonderful privilege it is to have all you guys racing here in North Wales. Over the last year, I've seen many emails, many questions. I've not been able to put faces to names, but it's just wonderful to see you all here and all racing. From the bottom of my team, Tar, myself, we thank you very much for the support for your race, both crews and athletes. So it's a real privilege to have you here. 15, 6:20. There will be some race instructions for you, swim instructions. 6:40, your kayakers will go in the water, and the course will be set up at 6:15. 7 o'clock sharp, the event starts. Top tip, some of you, or nearly all of you, are from a lot warmer climate than here. Our good friend, Jan Svensson, who's been a two-time finisher here, and also Alan, their top tip is for those of you who feel the cold, buy a thermos flask, fill it with hot water, and before you get in the swim, pour it down your wetsuit, so you get a nice warm. But the temperature in the water is about 18°C. Does everybody agree with that? Thank you. No, it's not the Tour. We're not the Tour de France, we're UMUK. And above all, have a fantastic event. Race safe. If you need us, we're around. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Jedyna osoba na kajaku. Jedna osoba podaje jedzenie na pierzchu. Bezpiecznie zrobili to, że moja kilometr dalej z powrotem. Fajny ten rok jest gówny. Ciekawe, jak tu pływają ludzie. Tamto na tych mistrzostwach Polski, co byliśmy, to była rzeź. Czasowe kary 6 minut za pierwsze przewinienie, 12 minut za drugie, za trzecim będzie dyskwalifikacja. Są kary czasowe, czyli za pierwsze przewinienie jest 6 minut postoju, za drugie 12, a za trzecim dyskwalifikacja. A tym co przewinienia? Za nieprzestrzeganie zasad drogowych. Ganie zasad z tego racebooka, czyli na przykład podawanie też przez drużynę jedzenia przez okno samochodu w trakcie, kiedy samochód jedzie. Też Adam, jak nie będzie przestrzegał swoich zasad, czy nie będzie miał numerka wtedy przy sobie, nie będzie przestrzegał zasad ruchu drogowego. Jest dużo zasad, które musi się trzymać na każdym etapie. Przy pływaniu, przy jeździe na rowerze i przy bieganiu. Punkty, których się dobrze nie przeczyta i popełni się głupi błąd, który może spowodować straszne konsekwencje. Musimy to wszyscy ładnie przeczytać od A do Z. Nie można mieć walkie-talkie, muszą mieć komórek. Trzeba wystartować punkt o tej godzinie, która jest podana w regulaminie, na nikogo się nie będzie czekało. Minuta z tą robił dużą różnicę. Co jeszcze? Najważniejsze są tak zwane te leapfrog metod, czyli my jako drużyna musimy dobrze uważać na to, żeby jechać w odpowiedniej odległości do Adama,
nie zatrzymywać się przy nim, nie zwalniać samochodu, kiedy on jedzie, tylko wyprzedzać go w odpowiedniej odległości, zaparkować samochód bezpiecznie i wtedy dopiero możemy mu podać jedzenie, albo wtedy dopiero Adam może do nas zjechać na przerwę na przykład. A czy te samochody będą się sami stosowały? Nie, no to już się wtedy rozciągnie bardzo. Zawodnicy będą w różnym tempie jechać i będzie myślę, że spora odległość. Bo będą góry, bardzo wysokie wzniesienia. No i myślę, że to się wszystko rozciągnie po pierwszym wzniesieniu, drugie wzniesienie. Dużo spraw organizacyjnych. Możemy podawać samochodu, nie możemy podawać niczego, jak idziemy z górki. Tak jak na Tour de France. Tak jak to nie Tour de France. Więc tylko jak się zatrzymamy. De facto. Ani Tour de Polon. Parę zasad, które tak naprawdę nie są trudne, tylko trzeba się trzymać. Zaczynamy jutro, 5:15 check-in na Bala Lake i 7 dokładnie jest start. Aleksander, Alex. Hrabia Fredro będzie na kajaku. Jeszcze właśnie musimy się dowiedzieć, jak w jakiej odległości będzie do Adama mógł płynąć. Ja będę podawała z... Co to jest pier? Pomost. Ja będę podawała z pomostu jedzenie. Pier to pier. Adam będzie mógł właśnie mówić, co chce na następny stop. Czyli to będzie kółko? To będzie kółko. Będzie 5,2 km kółko. 5,2 km. Kilometr tam, kilometr. Tak. No i z tego pomostu będziemy podawać jedzenie. To znaczy traci to trochę na takim hardym wpijaniu, takim hardkorze, nie? Że tego pływać daleko, ale jest dużo łatwiej. Tak. Przemek przygotuje w tym czasie już rower, bo od razu jak wyskoczy z wody, musi ściągnąć wszystko, co ma na sobie, przebrać się w suche rzeczy, skoczyć na rower i robi pierwsze okrążenie, potem pierwszym okrążeniem my będziemy jechać już z nim. Wokół jeziora będzie pierwsze okrążenie, a potem my lecimy przed nim, tak? Przed nim najlepiej. 10 minut wcześniej wyjedziemy i będziemy już z nim cały czas. Drugi dzień zaczyna się 8:30, no i to tam było 276, tak? 284 roweru. No i to samo, co z pierwszego dnia. No i trzeci dzień, 7:30, biegniemy. Znaczy Adam biegnie. A my 10 minut przed nim znowu wyruszamy. I tak 84 km. Ile on mówił rekord trasy rowerowej? 8 godzin. 8 godzin 15 minut. Kosmita. Najszybsza zmiana świata, 40 sekund, to jest spływania na rower. Po 10 km pływania gościu się przebrał w 40 sekund w ciuchy rowerowej na stronę. Crazy. Dobra, przechodzimy do mapy. Każdy musi to raz przejrzeć. Wszystkie zasady, regulations. Tak? Od czytka, potem od pytka będzie. Zaraz przeliczymy z tego. 284 rowery, tak? Przedzielimy sobie. Przez to? Tak. No i tak. Ale to różnica. I z prawdopodobieństwem, że i tak to, co pokaże komputer na samochodzie, to się nie będzie zgadzało z książką, będzie zawsze rozbieżne, bo ktoś to mierzył trochę inaczej. Samochód może oszukiwać i tam drobna rozbieżność może się pojawić w pewnym momencie. No ale fura może przekłamywać, nie wiem, 5%, a na takim dystansie to już się robi kawałek. Więc to trzeba korygować jakoś. No i dlatego są zdjęcia, nie? I nazwy trasy. No, trasy śledzimy według roadbooku. Mamy tu mapkę generalną pierwszego dnia. A nie przedstawiaj do kamery, to nie przedstawiaj. Czy mikrofon nie jest? No dobrze. Dobra, mów. No i później tak, na starcie wyzerujemy sobie licznik w samochodzie. No i później według tutaj wytyczonych odległości Milach jeszcze, później sobie to przeliczymy na kilometry. Spodobno na najlepszy sposób nawigacji. Na starcie wyzerujemy licznik i po prostu na 0,4 mili jest zakręt i tak będziemy podążali dalej na 3 mili zakręt, na 5 mili zakręt jest zdjęcie.
dokładnie, gdzie trzeba skręcić, także chyba nie powinno być z tym problemu żadnego. A to numery po sesji nawet są? Tak, no. Nie, numery trasy. Nie, to był numer trasy. Drogi, więc jak będzie drogowskaz, to od razu będzie skręcić. Wiadomo. A, okej. Barry to jest zostań. Najdalej. To jest bike, tak? Bike, tu gdzieś będzie checkpoint. Właśnie, o, tu jest turn point, to tu będzie gdzieś flaga wywieszona, będzie stała opłata, będzie trzeba się odmeldować u niego, to dla ciebie ważna informacja. To jest checkpoint tam. Na której mieli na 81 czy 3. I on zaznaczy sobie, że byłeś, no już przed metą w zasadzie. I no, na mapce ładnie widać, że to jest. Gdzie kończymy pierwszego dnia? No to tak, tam. Swallow Falls. Finish line jest zawsze tu i starta. To tylko opływanie. A, wiem, ten turn point to jest ten, to jest to miejsce, gdzie się zawraca. Mhm. Bo tu idzie tą samą drogą, nie jedziemy po kółku, tylko jest wjazd pod górę. Turn point będzie nawrotka, tam sobie koleś odznaczy w notesie, że ty tam byłeś, zaliczyłeś. Tam, dalej, tak? I... A, tu, dobra. Widzisz, i zawrót będzie w górę, później zjazd na dół.